Do usługi wykładem Słowa Bożego zapraszamy brata Zygmunta Lewickiego. Drogo umiłowani bracia i siostry w Panu naszym Jezusie Chrystusie, pokój wam. Zanim rozpoczniemy nasz temat, chciałbym przekazać wam braterską miłość od braci i sióstr zborów, które z łaski Pana odwiedziłem, od zboru w Dąbrowie Górniczej, którego członkiem jestem. Szczególne pozdrowienia przekazuję od moich teściów, od brata Edwarda i siostry Kazimiery Oliwów. Oni wszyscy bardzo was miłują, serdecznie pozdrawiają i życzą wielu łask i błogosławieństw Bożych. Tak jak brat wspomniał, no niestety to jest ostatnia nasza usługa na tej konwencji. Ostatni nasz wykład. Ostatni w przeciągu tych trzech konwencji. Czuję wielką odpowiedzialność. I chciałbym was prosić, żebyście się do mnie uśmiechnęli. Troszeczkę będzie milżej. Dziękuję. Temat, jaki chciałbym poruszyć, będzie dotyczyć jako ostatni temat nas wszystkich, bez wyjątku. Młodszych, w średnim wieku, starszych. Temat nasz nosi tytuł Życie w futerenie mózgu. Życie w suterenie mózgu. Takie zdanie jest w teraźniejszej prawdzie. Sługa Pański, podając pewne myśli, które zebrałem z różnych źródeł, właśnie taki temat kiedyś w teraźniejszej prawdzie zawarł. I chciałbym skorzystać z tych sług, którzy już wcześniej te myśli nam podali. Tekst przewodni, który będzie nam przyświecał, zapisany jest w Księdze Przypowieści Salomonowych, 23 rozdział, a wiersz 7. 23 rozdział, wiersz 7. Jak człowiek myśli w sercu swoim, takim też jest. Czyli braterstwo, na pewno słyszeliście ten tekst. Wielokrotnie cudzy pańscy przypominają te myśli. I oprócz różnych myśli rozsianych w literaturze prawdy, inspiracją do tego wykładu były również moje przeżycia, które pamiętam do dzisiaj, aż dziwię się, że tak długo pamiętam, bo one miały miejsce 55 lat temu. 55 lat temu. Mój tato, gdy przyjechał tutaj na Śląsk, ciężko pracował na kopalni i chcąc zagwarantować mnie pierworodnemu i mojej mamie jakieś lokum, to otrzymał takie lokum, które było taką sutereną. Myśmy mieszkali w suterenie, inaczej mówiąc w piwnicy. Tato przygotował, wyremontował te pomieszczenia piwniczne i tam na ulicy Oswobodzenia, jak pamiętam, mieszkaliśmy. Raczej mało przyjemne miejsce, ponieważ ta suterena była poniżej linii gruntu i chcąc cokolwiek zobaczyć, to były takie okienka i tak patrzyło się do góry. No i co takie dziecko, jak ja mogłem zobaczyć? No kawałek nieba. Więc jak ktoś mieszkał w takiej suterenie, to może cośkolwiek
na ten temat powiedzieć. Dzisiaj nikt by w takim lokum nie chciał mieszkać. Dzisiaj mamy piękne apartamenty, mieszkania, pobudowane domy, prawda? Ale czy na pewno? Czy na pewno mieszkamy w takich apartamentach i pięknych mieszkaniach? Pewnie z punktu widzenia literalnego, fizycznego, owszem. Ale czy z punktu duchowego też? No właśnie. Dlatego proponuję chwilę zastanowienia się i rozważenia, gdzie w symboliczny sposób mieszkamy, gdzie lokujemy swoje uczucia, jakie kierują nami myśli, co z nich wynika, jaki z naszych rozmyślań jest skutek, co osiągnęliśmy i czy jesteśmy z tego zadowoleni. Każdy z nas ma jakieś pragnienia, prawda? Jeden pragnie to, drugi coś innego. Jeden pragnie więcej rzeczy materialnych, inny odwrotnie. I żeby osiągnąć cel, jaki sobie zamierzyliśmy, potrzeba co uruchomić? Trzeba uruchomić nasze myśli, nasze tak zwane szare komórki. Ponieważ one odpowiadają za planowanie, realizację, wykonanie takiego bądź innego projektu. Musimy wiedzieć, czy wystarczy nam środków, jakie one są, jaki spodziewamy się wynik naszych działań, a wcześniej naszych myśli. Do tego, powtórzę jeszcze raz, trzeba bardzo intensywnie zaangażować nasze myśli, by z tego, co posiejemy, wyrosło coś dobrego. Pewnie na temat myśli słyszeliśmy bardzo wiele różnych wykładów. Niedawno, jak pamiętamy, na konwencji w Gdańsku brat przedstawiał nam bardzo szczegółową rozpiskę odnośnie naszego postępowania, jak myśleć, jak postępować. Ale chciałbym troszeczkę w inny sposób ująć ten temat, by on tak bardziej nas dotyczył, żebyśmy sami zastanowili się, jakimi jesteśmy. Drodzy, czy chcecie dowiedzieć się, jakimi tak naprawdę jesteśmy? Tak mówiąc kolokwialnie, co w nas siedzi? Bo na zewnątrz wszystko jest bardzo fajnie, przyjemne. Ładnie wyglądamy, jesteśmy na konwencji. Ale co rzeczywiście w nas jest? Jakimi jesteśmy chrześcijaninami? Jakimi jesteśmy sługami Bożymi? Bo każdy z nas powie, tak, jestem chrześcijaninem i sługą Bożym. Jeśli chcemy się dowiedzieć i zajrzeć głęboko w nas samych, zobaczyć, jaką mamy strukturę wiary i charakteru, to serdecznie zapraszam. Ale z jednym zastrzeżeniem. Gdy będziemy podawać pewne myśli, nie rozglądajmy się po sali i nie patrzmy na brata i siostry i pomyślimy sobie, to do niego się tyczy. Nie. Mamy spojrzeć w samego siebie. Oczywiście bez dokładnej instrukcji, bez odpowiedniej mapy, pewnie byśmy gdzieś pobłądzili, a tego byśmy nie chcieli. Musimy użyć dokładnego GPS-u, pewnych wytycznych, które dość w łatwy sposób możemy znaleźć i chciałbym, abyśmy z takich wytycznych mogli skorzystać. Dlaczego? Ponieważ pragniemy otrzymać bardzo dobry obraz.
bez jakichś szarych plam. Chcemy otrzymać taki obraz, jak lekarz otrzymuje, gdy wysyła nas na badanie tomografem komputerowym. Sam jestem ciekaw, bo za 4 dni takie badanie będę mieć tomografem. I w ten czas lekarz będzie dokładnie wiedział, co tam w środku nas, czy mnie, siedzi. Ale posłużymy się duchowym tomografem, bardzo precyzyjnym i bardzo dokładnym. I tym tomografem, którym my będziemy się posługiwać, to jest Słowo Boże. Apostoł Paweł w liście do Żydów, w 4 rozdziale, a wierszu 12, mówi tak. Żydów 4:12. Boć żywe jest Słowo Boże i skuteczne, i przeraźliwsze nad wszelki miecz po obu stronach ostry, i przenikające aż do rozdzielenia i duszy, i ducha, i stawów, i szpików, i rozeznawające myśli i zdania serdeczne. Braterstwo, widzieliście taki tomograf, który by potrafił sprawdzić, jakie mamy myśli, jakie są nasze zdania serdeczne? Widzieliście takie urządzenie? Medycyna takiego jeszcze nie wynalazła. Ale Słowo Boże, tak jak tu czytaliśmy, rozeznawające myśli i zdania serdecznie. A zatem, drodzy bracia i siostry, jesteśmy gotowi na badanie? Zaczynamy. Zgodzimy się z tym, że każdy zamiar, każdy plan, przedsięwzięcie musi mieć swój początek, prawda? Musi się zrodzić w umyśle i nie ma to znaczenia, czy jest to umysł doskonałej istoty duchowej, czy nas, ludzi. Każde działanie musi poprzedzać odpowiednie myślenie. Gdy patrzymy na naszego Stwórcę, Pana Boga, Pan Bóg oczywiście o wiele wcześniej w swoim umyśle analizował i przemyślał pewne działania, tworząc plan w taki sposób, by on był idealnym, najlepszym, najwspanialszym, i takim ten plan rzeczywiście jest. Jeden tylko tekst na potwierdzenie zapisany w pierwszym liście Piotra, w pierwszym rozdziale, a wierszu 20. 1 Piotr 1:20. Przejrzanego przed założeniem świata, a objawionego czasów ostatecznych dla was. Przejrzanego. Sługa Pański mówi, że miłość obmyśliła sobie, jaki plan, tak, jakie działanie uskutecznić, by całość tego planu w realizacji stanowił doskonały obraz. Podobnie dzieje się z każdym człowiekiem. Dlaczego użyłem słowa podobnie? No, chcielibyśmy myśleć i działać w sposób idealny, doskonały. Ale sami wiemy, że... No właśnie. Sami wiemy, jak to wygląda. Jakie jest nasze myślenie, jakie są nasze słowa, motywy, działania i tak dalej. Ale to wcale nie zwalnia nas z obowiązku, żebyśmy logicznie myśleli. Każde działanie powinno być przeanalizowane, przemyślane. I znowu użyję takiego słowa niestety. Niestety stwierdzamy, że tak nie jest. Nasze myśli, tak delikatnie mówiąc, są niedoskonałe. A ja bym powiedział, biegunowo odmienne od myśli Bożych. Biegunowo. I proszę się nie obrazić, że tak powiedziałem, bo tak Pan nas postrzega. Tak Słowo Boże mówi o ludziach. Gdy otworzymy proroctwo Izajasza,
na rozdziale 55, a wierszu 8, to spójrzmy, co prorok Izajasz mówi. Izajasz 55, 8. Bo zaiste myśli moje nie są jako myśli wasze, ani drogi wasze jako drogi moje, mówi Pan. Zgadzamy się z tym? Oczywiście, że tak. Każdy rozsądny człowiek tak powie. Mówi, ani drogi moje nie są takie jak wasze. Czyli metody, jakimi posługuje się Pan, są zupełnie odmienne od metod, na które wpadają w swoim umyśle, w swoich pomysłach ludzie, chcąc realizować takie zamierzenie. Więc wystarczy załączyć wiadomości, telewizor, prawda? I od razu widzimy, że te myśli są biegunowo odmienne od myśli ludzkich. Ale zostawmy ludzi, popatrzmy na siebie, popatrzmy na usprawiedliwionych i poświęconych. Każdy z nas przed podjęciem tej decyzji, tak jak wczoraj widzieliśmy brat Michał, musiał rozważać, zastanawiać się, używać myśli, które są albo za, albo przeciw podejmowaniu takiej bądź innej decyzji. Cieszymy się, że brat Michał podjął taką decyzję i my wszyscy cieszymy się, jeżeli widzimy, że nasi bracia i siostry podejmują właściwe, dobre decyzje zgodnie z tym, co Pan Bóg zapisał w swoim słowie i co chce, żebyśmy my realizowali. A ten cudowny tomograf Pismo Święte pokaże nam w każdej chwili naszego życia, na jakim miejscu jesteśmy, jakie jest nasze zdrowie duchowe, jakie są nasze myśli, nasze działania, czy one są właściwe, czy niewłaściwe. Czy rozwijamy się w prawdzie? Pytanie zasadnicze. Czy mamy ducha prawdy? To są ważne pytania. Jak wyglądamy przed Panem Bogiem i przed naszym Zbawicielem Jezusem? Takie pytanie powinniśmy sobie zadawać sami sobie. Jak ja wyglądam przed Bogiem? Czy mogę z czystym sumieniem powiedzieć tak, wszystko wykonałem, zrobiłem, nie muszę się niczego wstydzić. Moje myśli są prawe. No, obawiam się, że gdybym zapytał was, braterstwo, czy tak jest, to ręki w górze bym nie zobaczył. Ale nie możemy unikać odpowiedzi na te pytania. Jak najczęściej ten symboliczny tomograf powinien być załączony, by monitorował każdy przejaw naszego poświęconego życia. Powtarzam, każdy, nie tylko tutaj na konwencji w pięknych, cudownych warunkach, ale gdy wrócimy do naszych domów i rozpocznie się tak zwane szare życie. A może, drodzy, jest tak jak w życiu naszym, tym codziennym, fizycznym, że gdy nas boli, to dopiero pędzimy do lekarza. Panie doktorze, ratuj! A może się okazać, że jest nieco za późno. Albo mamy wyłączony ten tomograf, bo jesteśmy zagonieni różnymi obowiązkami dnia codziennego. Albo załączamy go raz na jakiś czas, jak nam się przypomni. Czy działamy tak jak w przysłowiu, jak trwoga to do Boga? Albo mądry Polak po? No właśnie. Jak myślimy w naszych sercach? To jest fundamentalne pytanie, które powinniśmy sobie zadawać. Zgodnie zresztą z naszym tekstem przewodnim. Dobrze wszyscy wiemy, że literalne serce
składa się z, proszę mi pomóc, dziękuję, każdy z nas ma tu serduszko i ono składa się z dwóch komór i dwóch przedsionków. A z czego składa nasze, z czego składa się nasze duchowe serce? Z myśli i uczuć i ze sfery woli i zalet charakteru. Tylko cztery rzeczy. Jak one wyglądają przed Panem? Na to odpowiemy sobie. Jak wspomniałem, albo korzystamy z tego tomografu, albo nie. Nasza wola. Ale wiedzmy o tym, że jeszcze jeden tomograf jest załączony. Jeszcze jeden. Nawet jak ten nasz jest wyłączony. Pan Bóg cały czas ten symboliczny tomograf ma załączony i skanuje każdego z nas osobna. Gdy otworzymy list apostoła Pawła, pierwszy do Tesaloniczan, drugi rozdział, wiersz czwarty, to tam apostoł mówi, nie aby się podobać ludziom, lecz Bogu, który bada nasze serca. Czyli 24 godziny na dobę ten tomograf jest załączony i rejestruje stan naszego serca, naszych uczuć, naszych myśli. To też daje do myślenia. Otóż każdy ma wolę i wola kieruje, działa i powoduje, że idziemy albo w lewo, albo w prawo. Tylko tak mnie uczono, nasza wola, gdzie się znajduje? Pod wodą. Nie ma. Dlaczego? Bo przyjęliśmy wolę Bożą. Czyli nasza wola musi działać zgodnie z prawdą, z wolą Boga i z duchem prawdy. I nie wolno lekceważyć myśli, ani pozwalać, aby one błąkały się po bezdrożach i gdzieś tak zalęgły w suterenie naszego mózgu, ponieważ one mogą uczynić wielkie spustoszenie w nas samych. Muszą, powtarzam jeszcze raz z taką emfazą, muszą one być podtrzymywane w posłuszeństwie Słowu i odżywiane czystym duchowym pokarmem. Dlaczego z takim naciskiem o tym wspominamy? Bo cała historia ludzkości, a w szczególności ludu Bożego, przepełniona jest przykładami zbiorowego albo indywidualnego błąkania się myśli ludzkich po tych wertepach symbolicznych, prawda? Zamiast być skierowane rzeczywiście na to, co Pan Bóg sobie życzy. Cała historia Izraela o tym mówi. I ludu Bożego. Niedawno w Gliwicach słyszeliśmy sympozjum, prawda? I brat Wojtek, jaką tam liczbę podał? Braci poświęconych i spłodzonych, których brat Johnson zapisał w teraźniejszej prawdzie z roku 47. Ile tam tych osób przewidywał brat Johnson, że jest poświęconych i spłodzonych w czasie żniwa? Ile? Od 500 tysięcy do miliona. Gdzie oni wszyscy? Gdzie oni wszyscy? W najlepszym wypadku wielka kompania, a w najgorszym? Czyli gdzie te myśli się błąkały tych braci i sióstr? Czyli mamy już pewne ostrzeżenie, jak niebezpieczne jest, gdy pozwalamy, by nasze myśli gdzieś tam sobie wędrowały bez kontroli. Jeszcze raz pytanie. Czy wszystkie myśli, motywy i słowa możemy uznać, które płyną z ust naszych, że są dobre? Ale tak byśmy chcieli, żeby tak było, nie? Bo ja bym tak chciał. Odpowiedź oczywiście może być tylko jedna. Nie. Dlatego jeżeli wiemy, świadomi jesteśmy, że nie, to nie jest za późno,
żeby jeszcze w jakiś sposób próbować zreformować swoje myślenie. Dobrze wiemy, tu było powiedziane, że suma przyzwyczajeń stanowi nasz charakter. Ale zanim dochodzimy do przyzwyczajeń, od czego się zaczynają te przyzwyczajenia na samym początku? Od naszych myśli. To jest początek albo naszego sukcesu, albo naszej porażki. No to, drodzy braterstwo, jakie są nasze myśli, a w związku z tym, jakie wypracowaliśmy przyzwyczajenia? Trudne pytanie, prawda? Generalnie mówiąc, tak w ogólny sposób, można stwierdzić, że nasza ocena może być i jest subiektywną. Dlatego sięgamy do Słowa Bożego, gdzie Bóg określa i mówi bardzo jasno, prosto, jakie są nasze myśli. Psalm 94, a wiersz 11. Tam jest taka krótka ocena, jak Pan Bóg patrzy na myśli ludzkie. 94:11. Pan zna myśli ludzkie, iż są szczerą marnością. Smutne stwierdzenie, prawda? Bardzo smutne. I teraz sługa Pański, analizując te myśli, podaje takie przemyślenie. I kilka takich zdań zacytuję, nie chcąc, żebym swoją interpretacją zmienił sens tej wypowiedzi. Kilka zdań. Sługa Pański mówi tak. Człowiek usiłuje, cytuję, zaspokoić swoje pragnienia, a większość pragnień upadłego człowieka dotyczy rzeczy grzesznych. Dotyczy rzeczy grzesznych. Od upadku Adama człowiek doznał słabości samolubstwa. Zgadzamy się z tym? Z tym musimy się zgodzić. I sługa Pański, kontynuując swoją wypowiedź, pisze tak. W najwyższych partiach mózgu znajdują się szlachetniejsze siły umysłu, takie jak zmysł dobra i zła, cześć, uczynność, owe dobre cechy będące źródłem największych dostępnych człowiekowi błogosławieństw. Każdy, kto potrafi żyć na szczycie swojego mózgu zamiast w suterenie, tym szlachetniejsze osiągnie życie. Chcemy mieć życie szlachetne? Czy błąkać się w suterenie? Na tej ulicy Oswobodzenia, gdybym was zaprowadził, to byście uciekli stamtąd. Nikt by tam nawet nie chciał mieszkać. Cytuję dalej. Niektórzy ludzie żyją tylko po to, by jeść i pić. Inni nie dbają tak bardzo o te sprawy, ale mają inne patologiczne pożądliwości. Ludzie są zbyt zajęci zdobywaniem rzeczy materialnych, pogonią za przyjemnościami, zaspokajającymi ich zmysły, żyjąc raczej jak zwierzęta, a nie z istoty stworzone na podobieństwo Boże. Sługa Pański tak pisze. A jak wykorzystujemy nasz czas? To jest zasadnicze pytanie. Co my z tym czasem robimy? W jaki sposób go wykorzystujemy? Apostoł Paweł do Efezów, 5 rozdział, 15 wiersz i następne, daje tam takie ostrzeżenie, taką właściwie prośbę i mówi: patrzajcie tedy, jakobyście ostrożnie chodzili, nie jako niemądrzy, ale mądrzy, czas odkupując, bo dni złe są. Przecież nie bądźcie nierozumnymi, ale zrozumiewającymi, która jest wola Boża. I do tego sługa Pański mówi tak. Próżnowanie i chodzenia z kąta w kąt dla zabicia czasu, robienie od niechcenia tego czy tamtego, w zależności od nastroju, gapienie się bezmyślnie w telefon, telewizję, wskazuje na pustkę w głowie.
Koniec cytatu. Dawno temu sługa pański już dostrzegał te niebezpieczeństwa, jakie i dzisiaj nam grożą. I ktoś powie, słusznie, bracie Zygmunt, ten przykład podałeś, to do tych młodych się tyczy. Nie, drodzy braterstwo. To się tyczy nas wszystkich. Nie tylko, jak widzimy, młody tam gdzieś sobie stuka coś. Nie. A starsi nie? To się nawet tyczy i emeryta, który może błąkać się z kąta w kąt, tak? I bezproduktywnie gdzieś przez palce ten czas ucieka. Nie tylko do młodych. I ostatni cytat. Ci, którzy poświęcają swój czas na rozmyślanie jedynie o sprawach będących na tym samym poziomie, co koń lub pies, żyją na bardzo niskim, odpowiadającym zwierzęcemu poziomie. Koniec cytatu. Czyli ostre słowa, prawda? Nie róbmy tego po prostu. Przed każdą decyzją zastanówmy się, czy to jest pożyteczne, czy przez to oddam Bogu chwały, czy Pan, który by siedział koło mnie w pokoju, byłby zadowolony z tego, co robię. Czy w każdej chwili naszego życia chętnie zaprosilibyśmy Pana do naszego domu? Albo byśmy kazali Mu czekać. Poczekaj chwilę, poczekaj, Panie, muszę tu posprzątać różne rzeczy, prawda? Czy dalibyśmy Panu telefon, żeby sobie przejrzał, czym się zajmujemy? Czy byśmy szybko jakieś aplikacje kasowali? Wielu naukowców prowadzi badania nad mózgiem. I gdzieś znalazłem taką wypowiedź pewnego doktora psychologii, który uczy studentów na Uniwersytecie Stanforda w Stanach Zjednoczonych. Travis Bradbury, ten naukowiec się nazywa. I ten psycholog wyjaśnia, że mózg uwielbia efektywność i nie chce wykonywać więcej pracy niż musi. Dlatego, gdy powtarzamy jakąś czynność, pobudzając mózg, czyli intensywnie myślimy nad tym, pobudzamy mózg, tak jak mnie kiedyś w szkole uczono, neurony zbliżają się do siebie i tworzą mocne, trwałe połączenie. Przykład? No proszę bardzo. Brat Emil nam tutaj pięknie gra. Gdybyście powiedzieli, bracie Zygmunt, to teraz ty usiądź i spróbuj tak zagrać, to ja bym chyba uciekł stąd. Nie mam pojęcia, w jaki klawisz uderzyć. Nuty? No wiem, jak wygląda klucz wiolinowy, ale resztę nie. Gdybyście mi kazali zagrać, a skąd brat Emil tak ładnie gra? Nagle przyszło olśnienie? Czy tysiące razy uderzał tą klawiaturę, aż wyuczył się w taki sposób, że pięknie może grać na chwałę Bożą. A jak będziemy za chwileczkę wsiadać do samochodów, będziemy zastanawiać się, gdzie jest pedał sprzęgła, gdzie jest jakaś dźwignia, automatycznie siadamy i nawet nie zastanawiamy się i jedziemy. Z czego to wynika? Z naszych przyzwyczajeń. Czyli wyrobiliśmy sobie takie bądź inne przyzwyczajenia. Psycholog mówi, że dzięki temu w przyszłości powtarzamy daną czynność o wiele łatwiej. Czasem nawet nie zdajemy sobie z tego sprawy. Mózg sam się programuje na dobre albo na złe. Czego musimy się uczyć? Dobrego czy złego? No właśnie. A zło? No niech tylko brat nam coś powie, tak? Niech nam na odcisk nadepnie. Oj, w ułamku sekundy mamy tysiące zdań, prawda? A dobrego? Bardzo, bardzo trudno. I możemy porównać nasze myśli do mostu. Jeżeli chcielibyśmy przekroczyć jakąś rzekę, to byłoby bez sensu budowanie tymczasowego mostu
żeby przekroczyć tą rzekę, wiedząc o tym, że będziemy tam i z powrotem. Tak? Czyli lepiej zbudować most trwały, który będzie nam wielokrotnie służył. Taką arterię, prawda? I to właśnie robią neurony w naszym mózgu. Takie robią takie trwałe połączenie, które zaczyna się od naszych myśli. I teraz, jak przemyśliwamy nad taką czy inną sprawą, tak naprawdę jesteśmy, prawda? Jak człowiek myśli w sercu swoim, takim też jest. Więc chodzi o to, żeby zbudować taką budowlę i takie połączenia, których Pan Bóg byłby zadowolony. No więc następne pytanie. Jakie są nasze myśli? Braterstwo, jakie? Odpowiadamy czasami sami sobie, jak próbujemy robić takie albo inne działanie? Za każdym razem to musi być przeanalizowane. Bo jeśli dostrzegamy w naszym zachowaniu, w naszych słowach, motywach, coś niedobrego, co nas niepokoi, tak? Co nas złości czasami, złościmy się na nasze wady, które mamy. Czego to jest dowodem? To jest dowodem, że kiedyś daliśmy zgodę na to, by myśli, jakie nas codziennie atakowały, przyjemne gniazdko ułożyły sobie w naszym mózgu. A one szczególnie lubią tą suterenę. Dlatego Pan nas upomina. Gdy otworzymy list do Kolosenów, 3 rozdział, wiersz 2, to apostoł Paweł, ten miły apostoł, co on chce nam zakomunikować? Kolosenów 3:2. O tym, co w górze myślcie, a nie o tym, co na ziemi. Jak najwięcej myśli duchowych mamy sobie wyrabiać. Nie tylko te rzeczy, które są pod naszymi stopami. Cudowny przykład mamy w naszym Panu Jezusie Chrystusie. Cudowny. W Ewangelii Mateusza w 4 rozdziale, ja tych tekstów nie będę czytać, ale od 3 do 10, tam jest cała historia, w jaki sposób szatan starał się wpłynąć na myśli Jezusa. Tak? Jeszcze w tak perfidny sposób, posługując się Słowem Bożym, albowiem napisano. Tak? Tak napisano. No co chcesz, Jezusie, zobacz, ja ci to cytuję. Co Pan Jezus uczynił? Pamiętamy te słowa? A kto pamięta? Kto powie? Dziękuję. Idź precz, szatanie. Czy Pan Jezus zastanawiał się nad tymi myślami? Nad tymi sugestiami szatańskimi? Zastanowię się. Przemyślę. Tak jak czasami my to robimy. No, rozważę. Jutro dam odpowiedź. Tak Pan robił? Tak? Jutro, szatanie, przyjdź, dam Ci odpowiedź? Nie. Poszedł stąd, prawda? Idź precz. Dlaczego tak mówię? Pamiętamy zeznania drogiego brata w łańcucie? Mówi, jak był w sanatorium, to coś takiego na zabawę, przez pójdę i zobaczę, prawda? Tylko zobaczę. No to stanął, miła pani przyszła i co? Poprosiła go do tańca. Jak przyszedłeś, no to zatańczę, tak? A później koledzy go zaprosili. Może tak jednego byś tego, prawda? No, głupio mu było odmówić, no to ciach tego jednego. Mówił tak? Więc zwróćmy uwagę natychmiast, jak mamy taką sugestię, idź precz, szatanie. Pamiętamy wykład o kompromisie? Jednego, drugiego, trzeciego, a później to już, prawda? Nie. Natychmiast usunąć takie myśli od siebie. Tym bardziej, że Pan nam daje takie piękne zaopatrzenie. Brat Piotr mówił tutaj o żołnierzach, prawda? My wszyscy jesteśmy żołnierzami, ochotnikami, aby tak było.
Każdy generał w armii marzyłby, żeby znać ruchy wroga, tak? Wszystkie pieniądze by dał. A Pan mówi, nie bójcie się, ja was zaopatrzę w taką wiedzę, że ani szatan, ani tysiąc szatanów nic wam złego nie zrobią, jeżeli będziecie posłuszni memu głosowi. 2 Koryntian 2,11. Albowiem zamysły jego nie są nam tajne. No jak nie są tajne, no to mamy wygraną w kieszeni. No właśnie. Czas niestety szybko mknie. Musimy pamiętać, co siejemy. Uważać, co siejemy, jakie myśli. Bo jak już zasiejemy i ten lokator usadowi się w suterenie mózgu, to jest dokładnie tak, jak było w łańcucie. Braterstwo, słuchajcie. Jakiś okopał się w pokoju waszym lokator i nie chce się wyprowadzić. Policję wzywamy. Nie chce wyjść z tego pokoju. Taki był przypadek. No więc jeżeli my pozwolimy takiemu lokatorowi zamieszkać w tej suterenie, no to on by się okopie i on nie będzie chciał wyjść. Wtedy co trzeba z takim lokatorem zrobić? Radykalnie postąpić. Po prostu go wyrwać, prawda, te myśli i wyrzucić. Chyba że tego lokatora żeśmy już polubili. Że on tak właściwie taki jest niegroźny. Niech on sobie tam mieszka w tej suterenie. Nie, drodzy. Natychmiast do widzenia. Dlatego bardzo istotne, co chcę powiedzieć, jest analiza naszych myśli i badanie. Niedawno byłem z usługą w pewnym zborze. I tak jak brat Henryk powiedział, brat sekretarz dzwoni i mówi, ale wiesz co, mamy do ciebie kilka pytań biblijnych. Co ty na to? Ucieszyłem się. Dlaczego? Dlatego, że bracia, ich umysł, myśli były skoncentrowane na prawdzie, na badaniu, na analizie. Starali się, aby być doświadczonym robotnikiem, który by się nie zawstydził, a dobrze rozbierał słowo prawdy. Takimi mamy być. To jest bardzo skuteczne i potrzebne, żebyśmy tak postępowali. Ale jeśli nie badamy, nie czytamy, nie analizujemy, to później mamy pretensje do kogo? No do siebie. Bo tych myśli nie przyjmujemy albo przyjmujemy je w zbyt małych ilościach. Dzisiaj, wczoraj, tutaj bracia w godzinie oświadczeń prosili, żeby siostry odczytały pewne fragmenty. Moje postanowienie poranne i ślub Panu. Pamiętamy, co powinno być pierwszą naszą myślą? A można głośniej? Pierwszą, jaką myślą powinna być? Cóż? Za wszystkie dobrodziejstwa Jego. Wdzięczność to jest, powinna być na pierwszym miejscu. I tak na pierwszym miejscu, na pierwszym zdaniu jest napisane. Pragnę, aby najpierwszą moją myślą było, cóż oddam Panu za wszystkie dobrodziejstwa Jego. Mamy co Panu Bogu oddać? I na koniec, braterstwo, gdy rozjedziemy się do naszych domów, taka mała prośba. Wy wiecie, co pisał apostoł Paweł. Na ten temat jest wiele artykułów i wykładów. I ktoś może pomyślał, że ten tekst powinienem na początku zacytować, ale ja go zacytuję na koniec. Filipensów 4,8. A dalej mówiąc, bracia, cokolwiek jest prawdziwego, cokolwiek poczciwego, cokolwiek sprawiedliwego, cokolwiek czystego, cokolwiek przyjemnego, cokolwiek chwalebnego, jeśli która cnota, jeśli która chwała, o tym przemyślajcie. I już ostatni tekst, który mi się bardzo spodobał, również na konwencji go słyszeliśmy.
zapisany w drugim liście do Koryntian, 10 rozdział, a wiersz 5, końcówka. Podbijając wszelaką myśl pod posłuszeństwo Chrystusowe. Kochani bracia i siostry, jestem przekonany, jeżeli każda nasza myśl będzie podbijana pod posłuszeństwo Chrystusowe, będziemy tą myśl analizować, czy ona się Panu podoba, czy nie, to wiecie, jaki będzie efekt? Z tych dobrych myśli będą dobre motywy, wyjdą z ust naszych dobre słowa, wyjdą dobre przyzwyczajenia, wyjdzie dobry charakter. A gdy będziemy mieć dobry charakter, co Pan nam da? Życie wieczne. I tego, kochani bracia i siostry, z całego serca Wam życzę, sam pragnę, abyśmy nasze poświęcenie wykonywali z bojaźnią i ze drżeniem, rozmyślając o Słowie Bożym, o prawdzie, w każdej nadarzającej się chwili naszego życia. Niech imię Pana Boga i Pana Jezusa będzie chwalone na wieki wieków. Amen.